Siemanko, ja jestem Benek i witam was w kolejnym Techniusie. Dzisiaj Technius, no pewnie będzie nie dotyczył większości z was, mnie też nie dotyczy, ale wydaje mi się to całkiem takim ciekawym tematem, a mianowicie bon na laptopa dla nauczyciela. I tak jak sobie o tym czytałem, to jest to generalnie spoko podejście, nie? Jakby narzędzia pracy powinny być oferowane przez pracodawcę. I w dzisiejszych czasach, jakby narzędziem pracy jest komputer, nie da się tego ukryć, więc pracodawca, jak ja pracuję w firmie, to ja dostaję laptopa do pracy. W dzisiejszych czasach nauczyciel też pracuje w większości na laptopie, więc też powinien od pracodawcy w tym przypadku państwa dostać laptopa, jakby pod tym względem się zgadzam. Spoko sprawą jest też wrzucenie tego bonu, bo nauczyciel może sobie wybrać, czy chce kupić za te 2,5 tysiąca złotych, czy może chce dopłacić i ma większe ambicje, chce więcej robić na tym laptopie niż tylko podstawowe rzeczy, no bo też nie czarujmy się, nie? Jakby polonistce wystarczy laptop z edytorem tekstu i to tak już, wiecie, no Mówię tak kolokwialnie i, i, i stereotypizując, ale z drugiej strony na przykład ambitnemu fizykowi, który chciałby jakieś symulacje e, przeprowadzać, e, no, wątpię, że są tacy wśród nauczycieli, ale zdarzają się. Miałem z takim więc zakładam, że tacy są. No to już z kolei taki laptop by nie wystarczył. Ja osobiście, mając bon 2,5 tysiąca złotych, zdecydowanie Tutaj w ogóle macie artykuł na IT Hardware, to bardzo fajnie wszystko zapisane, ja się w to nie będę wczytywał. E, tylko tak powiem ze swojego punktu widzenia. Ja bym sobie dopłacił do lepszego laptopa. No bo oczywiście ja pierdzielę, tu jest tyle minimalnych wymagań, jaki ten laptop ma być, że to moim zdaniem w ogóle jest jakaś głowa mała, co trzeba spełniać, żeby żeby ten laptop spoko... E, żeby móc go kupić, żeby spełniał założenia tego bonu. Fajne jest też to, że jak go kupicie, to możecie go sprzedać dopiero po 5 latach, więc... Z drugiej strony ja tutaj nie kupiłbym byle paścieża, bo laptop w tym momencie kupiony na, nie wiem, i trójce, która spełni te podstawowe wymagania za 5 lat, no to już nie będzie domagał, będzie warty 500 zł, no i generalnie no będzie już troszeczkę zamulał. W tym momencie paradoksalnie są dwa dobre wybory moim zdaniem. Albo dopłacić do faktycznie jakiegoś lepszego laptopa za 3-4 tysiące złotych, by the way te co testowałem, mam tu nawet jednego takiego, tego LG Grama, cały czas jest u mnie, trochę upalcowany, zarąbisty laptop, ale fajnie by było jakby miał większą rozdzielczość, jak miał większą rozdzielczość to już byłby mój, po prostu bym go bardzo chciał, ale cały czas waham się jakiego tego laptopa wybrać, ja... Chyba będąc takim nauczycielem, który nie jest jakimś hard userem, poszedłbym w MacBooka i tutaj do MacBooka trzeba byłoby jakieś 1500 zł mniej więcej dopłacić, więc prawdę powiedziawszy płacąc 1500 zł za MacBooka to nie jest jakaś wygórowana kwota, a macie laptop, który przez te 5 lat spokojnie sobie da radę, spokojnie też utrzyma swoją wartość rynkową, więc za te 5 lat to jestem w stanie pokusić się o takie stwierdzenie, że za 5 lat od sprzedając tego laptopa zwróci wam się ta kwota, którą wy w niego włożyliście. Państwo wadam wam kolejne 2,5 tysiąca zł, kolejny bon jest do pobrania co, co 5 lat, czyli taki jak taki okres jak sprzedaży tego laptopa. Wy dokładacie do MacBooka 1500 zł, więc sprzedając tego laptopa za 5 lat myślę, że na spokojnie weźmiecie za niego 1500 zł i więc wyjdziecie de facto na zero przy kupnie już kolejnego jakiegoś nowszego kompa. Są też właśnie laptopy z tej serii jak LG Gram Asus OLED te, które testowałem u siebie na kanale Dell XPS jest droższy dużo droższy i moim zdaniem nie jest warty dopłaty w tej kwestii jest to piękny laptop, bardzo przydatny, taki poręczny ale jednocześnie niestety niestety też bardzo drogi, bo jednak nauczyciel, skoro chce na tym pracować, to jest raczej laptop do chodzenia, do noszenia go do szkoły, no więc takie maleństwo, leciutkie, tutaj ten LG Gram, no nie bez powodu jest gram, bo nie z on waży niecały kilogram, stop magnezowy. Tak samo MacBook jest lekki, tak samo ten OLED, no coś, żeby się wygodnie nosiło w plecaku czy w torebce, w zależności od tego jakiej płci, no czy dobra, nie, tutaj nie szufladkujmy, facet też może nosić w torebce, a kobieta w plecaku, whatever, nie? Ale żeby tego laptopa wygodnie nosiło się do pracy, więc nie kupować klasycznego 15-calowego kloca, bo to jednak nie jest jakieś specjalnie wygodne urządzenie do pracy, no. Na co dzień, a najczęściej one są dość klockowate, a ten jeden cal więcej ekranu niewiele wnosi, i to jest podejście numer jeden. Podejście numer dwa, czyli na zasadzie nie chcę dokładać pieniędzy, chcę kupić za ten bon, no to moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem byłoby kupienie chrombuka i to chrombuka wiecie nie takiego budżetowego jak widzieliście u mnie na kanale za 1000 zł. Bo on jest świetny za 1000 złotych. Jeżeli chcemy, na przykład takie, takie laptopy, to powinny być w szkole dla uczniów rozdawane, żeby jak. Jak jest jakaś praca z tekstem, czy z czymkolwiek. Wiadomo, na książkach wydaje mi się, że jednak ten mózg lepiej się uczy, no ale jeżeli byśmy chcieli oszczędzać, w takiej dłuższej perspektywie, wydaje mi się, że Chromebi i to Chromebi absolutnie dominują teraz edukację, mocno wchodzą w buta w edukację w Stanach Zjednoczonych, do tego stopnia, że Apple na przykład chce pracować nad swoim tanim laptopem, ale może o tym sobie powiemy jutro na kanale, bo to też jest ciekawy temat. E, Buchrumbuki jako takie tanie laptopy do edukacji sprawdzają się genialnie, ale skoro jesteś nauczycielem, dostajesz 2,5 koła, no to lepiej wykorzystać to w całości, a za 2,5 tysiąca to już kupisz naprawdę Fajnego chrąbuka, który też pokuszę się o stwierdzenie, że bez problemu będzie ci te 5 lat służył. Co prawda, za 5 lat on straci dość sporo na wartości, ale ty w niego nic nie zainwestowałeś. Zainwestowałeś tylko te pieniądze, które dostałeś od państwa, więc masz wywalone w to, ile on straci za 5 lat. To i tak jest dla ciebie czysty zysk go sprzedać, bo nie włożyłeś nic, a otrzymujesz z powrotem coś, więc nawet te 500 za 5 lat będzie. Zawsze czymś na plus, ty dostaniesz nowy bon na nowego Chromebooka załóżmy, albo wtedy dojdziesz do wniosku, że chcesz jednak kupić tego MacBooka, więc to jest drugie rozwiązanie. E, chyba nie szedłbym właśnie w laptopy za 2,500, w klasyczne, zwykłe laptopy na Windowsie za 2,500 zł raczej bym nie szedł. Doradzałbym albo dopłacić albo e, właśnie zaoszczędzić, kupu kupić, kupując Chromebooka, który na pewno te 5 lat sobie da radę. To nie jest tak, że ten laptop na trójce za 2000 tysiąca zł będzie zły. Nie, on będzie w porządku, tylko. No to jest troszeczkę, jakbyś stał w takim rozkroku, czy kupić e, fajne autko e, z niższego segmentu, nowe, które wiesz, że będzie ci służyć uczciwie przez 5 lat nowe, nie? I to jest ta, ta opcja z Chromebookiem, albo dopłacić troszeczkę do też nowego auta, które też na pewno będzie Ci służyć przez te kilka lat e, i tylko, że już dużo, dużo lepiej i to, to jest ta opcja z Macbookiem, czyli nie wiem, albo wybieramy pomiędzy jakimś takim nie wiem, no Fiesta, Ford, Ford Fiesta e, i... i kupujecie Fiestę i to jest ta opcja z Chromebookiem, nie? I nową Fiestę w jakimś absolutnie bazowym silnikiem 1.0, ale wiecie, że autko będzie jeździć przez 5 lat i w porządku. Albo dopłacacie, nie wiem, do Focusa ST, tak? To jest ta opcja z MacBookiem. A po środku jest Focus drugiej albo trzeciej generacji, też załóżmy, że ST. No dobra, może nie ST, ale zwykły Focus drugiej albo trzeciej generacji. Wiecie, większy od Fiesty, z teoretycznie większym, mocniejszym silnikiem, ale już używany, więc może wykazywać pod koniec tego pięcioletniego okresu użytkowania jakieś problemy. On może Wam przesłużyć, nie jest powiedziane, że Wam nie przesłuży, bo może Wam przesłużyć i ten laptop tak samo, bez najmniejszego problemu te 5 lat. Ale może się okazać, że gdzieś w międzyczasie zacznie domagać, zacznie zamulać, zacznie się rozkraczać, itd, i tak dalej. Chociaż generalnie jakby sprzęt się nie psuje, yy, zwłaszcza laptopy, i tak dalej, no ale nie będziemy go czyścić, bo nie jesteście hard userami, bo jakbyście byli hard userami, to wiecie, co kupić, albo już macie lepszy sprzęt, ale nie będziecie go czyścić, on się wam po czasie zamuli. Więc ja bym tak na to spojrzał. W sumie yy, chyba ten odcinek tak troszeczkę robię z takiej zazdrości, bo też bym chciał takie 2,5 tysiąca dostać na laptopa. I wtedy ja bym właśnie zrobił tak, że jeżeli miałby to być laptop do takiej pracy, to albo bym kupił sobie fajnego chrombuczka, takiego już w metalowej obudowie 14 calowego ultrabuka chrombuka, chociaż no nie, to się nie wyklucza, bo te ultrabooki są jednak często na Intelu e, i wiem, że tam jest świetna bateria, no te, to co potrzebuje przeglądarkowo mi śmiga, no ale jakby ma ograniczone pewne e, możliwości. E, a z drugiej strony zastanawiałbym się, ja pewnie wybrałbym tą drugą opcję na zasadzie dopłaciłbym albo do LG Grama, albo do MacBooka. Skłaniałbym się chyba w sumie w kierunku MacBooka albo do tego fajnego OLEDa z Asusa, którego też widziałem, który ma przepiękny ekran o no, wyższej rozdzielczości. Więc, chociaż no właśnie, MacBook też ma wyższą rozdzielczość, tylko ten LG taka szara myszka, ale chyba też występują w większej rozdzielczości. Tak i wiecie, za 4000 to już kupicie naprawdę przyzwoity sprzęt. Za 4000 to chyba MacBooka kupicie z drobnymi, albo właśnie tego LG albo Asusa OLED. Naprawdę fajny sprzęt. Nie do grania, ale do pracy cacy moim zdaniem. Tak to wygląda z mojej perspektywy. Dzięki wielkie za dzisiaj. Widzimy się jutro w kolejnym filmie. Dajcie znać, czy w ogóle Was ten temat zaciekawił, czy w ogóle z dupy jest totalnie wzięty, ale stwierdziłem, że taki nagram, bo w sumie mi się podobał. Tak jak mówię, no, podoba mi się. Znaczy nie podoba mi się dawanie moich pieniędzy komuś, ale z drugiej strony wydaje mi się to zupełnie, zupełnie logiczne, że skoro pracodawca Cię zatrudnia, to daje Ci też narzędzie pracy i Państwo zatrudnia nauczycieli i musi im dać narzędzia pracy. To jest logiczne. To jest totalnie logiczne. Dziwi mnie, że dopiero teraz jakby takie coś następuje. Dobra, dzięki wielkie. Widzimy się. Eee, kiedy się widzimy? Jutro, w kolejnym filmie. Miłego dnia wieczoru nocy wam życzę. Do zobaczenia. Cześć!